Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Ksiądz gra w grę. Dawno się nie widzieliśmy, ale oto startujemy z nową opowieścią, czyli z opowieścią o pladze Niewinność. Zobaczmy w ogóle, nie czekając, co tu dalej się będzie działo. Tryb odsłuchu słuchawki, ustawienia wstępne, to jest wszystko ok. O, Maryniu. Więc moi drodzy, szukałem, co tu mamy, jeden, dziedzictwo rodu Derun. Szukałem, kochani, jakiejś gry, która byłaby grą fabularną, bo wiecie, że ja takie gry najbardziej lubię, Królestwo Francji. Okej, okay, zobaczmy. Is that your only ambition for me? To follow? I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Which tree? The apple tree, father. I want to take the knight's challenge once more. The knight's challenge? But you're not 10 years old anymore, you know. Oh, please, father. I've trained hard for this. All right. Let's go. Już się nagadaliście? Już się nagadaliście, kochani. Więc tak jak mówiłem, szukałem jakiejś gry fabularnej. Już od dawna do tej gry się przymierzałem. Jeszcze w nią nie grałem, to jest oczywiście mój pierwszy raz. A ostatnio w ogóle zobaczyłem, że wyjdzie druga część w październiku, chyba, zdaje się. Więc tym bardziej pomyślałem, bo bardzo tę grę chwalą, że warto byłoby zrobić część pierwszą. Jak się okaże dobra, a skoro to oglądacie, to chyba się okazała, to wtedy może potem na jesieni zagramy w drugą część. Dobra, czekaj, chłopie, bo tu gadam teraz z moimi tymi widzami. To jest opowieść właśnie o Amicji i prawdopodobnie o jej bracie chyba, którzy jakoś zostają sami. Jak to się dzieje, to nie wiem, ale ona będzie musiała go chronić. Tak na razie się tu, słuchajcie, kręcę. O, jaki piesio fajny. Tak się tu... O, mogę coś z nim zrobić. Tak się tu kręcę, żeby... No, mogę coś z nim zrobić? Mogę. O, proszę. Fajno. Dobra, poklepałem piesia. Nic to nie dało. Kochani, no, więc właśnie. Zobaczymy tę historię. Miejmy nadzieję, że będzie jakaś fajna. A o co w niej chodzi, to się, mam nadzieję, przekonamy zaraz. To jest, jak rozumiem, mój tata. The Guyenne beast is in a hurry to fight it out. Your beast thinks with its stomach, as usual. Well, there's something you both have in common. That's harsh. Go on, boy. You'll find the prey. I believe in you. Don't get your hopes up. Let's keep going. Okej. Okay. Czyli R3 to jest patch. Kochani, co chciałem powiedzieć, jak zauważyliście, wersja językowa jest taka, że polskie są tylko napisy. Nie ma niestety audio polskiego. Wiem, że czasem to jest niewygodne dla was, bo... no właśnie, jak ktoś nie zna angielskiego, to musi patrzeć na napisy. No ale nie ma innej opcji. Look, your mother's ribbon is still here. This is where I courted her, you know. Yes, father, I know. If only she could come with us. Okej. A co, mamy nie ma? W sensie, co, mama nie żyje, czy coś? Że tutaj się co zaloty robił, tak? Przy tej wstążce. No zobaczmy, na razie las jest ładny. You know, in a family. Hey, I'm trying to tell her something. Such authority, Knight Derun. Go! And bring something back for once. Right. Dobra. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother. Okay, czyli żyje, dobra. You. And I hardly ever see you. I see mother even less. Listen. We are here for you now. So, follow me, daughter. No dobra. Hey, wait. Idę. I hope you have your sling. Of course. Proce, o, czyli będziemy strzelać coś. Come on then. Do you dare to enter the trials gate? Okay. Amicia Derun fears nothing. Okay. This apple tree was planted when you were born. It will prove your worth. Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy 6 of these rotten apples by the time I count to 10,
I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Okej. Okay. Czyli będę teraz się uczył strzelać, tak? Zbierz kamienie do procy. Zauważyliście, że ona ma taki śmieszny akcent, nie? No dobra. Ready? I'll show you I'm not a child anymore. All right, come back. Stand behind this trunk. Gdzie? You'll shoot from here. It shall be done. Przytrzymaj L2. Aby wycelować z procy. A tu mam celnik. Przytrzymaj, aby dokładnie wycelować, a następnie... Jak? Pójść, aby wystrzelić? A, okej. Okay. Aha, czyli to mnie tak jeszcze automatycznie to ściąga trochę. Tak chyba mam włączone. Tym lepiej. Aha, muszę... Przytrzymać. O, okej. Okay. Dobra. Dawaj. 5. Come on, Amicia. 6. 7. Dawaj. 8. And this is how Amicia becomes a true knight. 9. And 10. No i co zrobiłem? Well, well. I must say I'm impressed. Okay. But your sling is frightfully noisy. It was a present from you. Oh, yes. I'd quite forgotten. Goodness. What's up with him? Oh. He must have smelled the rabbit. Come on, quickly. You go ahead. I'll catch up with you. You're much faster than I am. Idź za lwem. Kucnij, tak, dobra. Aby szybko biec, przytrzymaj R2. Leo! Wait for me! Słuchajcie, coś mi się tu nie podoba. Leo! A hunting dog! Is not supposed to lose its hunter. Okay. Leo, where did he go? Albo będzie jakieś fajne polowanie. There you are. Albo coś tu będzie niefajnego. Co on tu znalazł? What did you smell? Oh gosh, a wild boar. What a good dog. Co to jest? Amicia. A to jest jakiś prosiak. Shh. Come and see. A wild boar. Some game. This will do nicely for a little feast. I could use my. O, tu są jakieś te krzaki. But you'll need to get closer. This grass will keep you hidden if you stay low. Okay. Pozostań przy kucnięciu, naciskając to. No co tak szybko mi to zniknęło? There must be some around here. Gdzie to są jakieś kamyki? It's drinking. Time to make my move. Ale nie widzę kamyków żadnych nigdzie. Gdzie mam kamyki? Czy gdzieś widzicie kamyki? Jak tam wyjdę, to nic nie, to nie, to mi ucieknie ten. W sensie nie mam kamyków. Tam coś leży, ale to jest... Kurczę. Skąd mam wziąć kamyki, słuchajcie? A tu są, dobra. Oh no, it saw me. Find a way to sneak up. Stones. You have to hit them. These are what I need. Dobra. Zauważył mnie. Ale musiałem po kamyki pójść. Też mogę wziąć te kamyki? Mogę, okej. Okay. Gdzie jest ten świniak? Careful. You have to aim for the head. I'm doing my best. I want that feast. I know. You can do it, my darling. There you are. Use the high grass. Stay low. Dobra, spoko. Gdzie on jest? Tu jest. Co, zobaczył mnie? No przecież byłem, kurczę, w tych, w krzokach. No to dziwne jakieś. Dobra, po cichutku. Dobra, może bliżej nie będę podchodził. Gdzie on ma głowę? Tu ma głowę. Wow! Does hunger always make you this accurate? No wiadomo.
But the feast isn't on your plate. Oh. No! No, no, no! Go, Leon! Don't lose the scent! Okay. I promise you, tonight we shall dine like kings! I have no doubt we will. Don't give up, Leon! I'm coming, Leon! Keep him there and you'll get a piece for yourself! Okay. Oh no. Co to jest? I'm sinking there. O. Jakieś błoto takie. Bo. It's bleeding. Skąd to wiesz? Słuchaj, jakaś złowieszcza muzyka się pojawia, nie podoba mi się to. He stopped barking. He must have found it. No znowu to błoto jakieś. Mogę w to wejść czy nie? These bridges were almost new. Okay. Someone's not going to be happy. I te muchy, oj, słuchajcie. Coś tu się dzieje niedobrze. The trees. What did that? Leo, come here. Co to jest? It's... O Boże. It's the boar. A myślałem, że to But mój how? Pies. Leon couldn't have done that. Leo, come here. Leo. Matko, coś go rozszarpało, słuchajcie. Ja myślałem, że to jest w ogóle ten Leo, że to jest mój pies. Ojej, coś mu się stało? Nie, Leo! Proszę, nie. I'm here. I'm coming. Gdzie on jest? O Boże, ty. Co jemu się stało? My dog. Who did this? Boże. Leon! Leon! What devilry is this? We must go. Immediately. Ale że piesio mój zginął? O kurde mol. Bo tu, kochani, to nie będzie chyba żaden spoiler, bo to tam było w czołówce już. Tych w ogóle coś chodzi z tymi szczurami. Że to jest chyba jakaś plaga tych szczurów i to one coś takiego robią, nie wiem. No dobra, straciliśmy psa. Organize a hunt. Go and find your mother. Tell her I must speak with her. She's probably looking after Hugo. Yes, of course. Okej. Coś takie dziwne. Amicia. Jest z tym Hugo też, nie? He was a good dog. No ba. Kurczę, że na początku żeśmy psiurka stracili takiego fajnego. Znajdź Beatrice w pokoju Hugo. Dobra, zobaczmy co się tu dzieje. Oh, Lady Amicia. You're back. Theo, there's an emergency. Get the others and go and see my father as soon as you can, all right? All right. Okay. By the way, I've set up some targets for your sling behind the stables. Oh. Thank you. Dobra. Co tu mogę zrobić? Mogę tu wejść? Tylko, że po co? O! A, bo coś tu będziemy zbierać też chyba. Gwizdek. Okej. Okay. Czyli coś tu będę też zbierał, jakieś rzeczy. Aby się dowiedzieć więcej, kliknij to. Czekaj. Terakotowy gwizdek to są prezenty. A, czyli takie znajdźki po prostu. Amicia otrzymała w prezencie od ojca z okazji swojego pierwszego polowania gwizdki, których nasi dalecy przodkowie używali jako instrumentów i zabawek, umożliwiły m.in. synchronizację działań poszczególnych grup myśliwych podczas polowania, w czasie wojny, koordynację poczynań żołnierzy na polu bitwy. Okej. Okay. No dobra. Czy trzeba to będzie, widzicie, robić takie poszukiwania lokacji, jak było w tym, nie? A właśnie, a propos The Last of Us. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście, pewnie niektórzy tak. Naughty Dog ogłosiło, że 2 września ukazuje się taki remaster pierwszego Last of Us na PS5. Widziałem zwiastun, wygląda to po prostu bajecznie. W sensie ta sama dokładnie historia, nie? Ta sama gra, tylko na nowo zrobiona graficznie, jakieś tam też nowe sterowanie. Ja na pewno będę w to grał. Nie mam pojęcia, czy wam to nagrywać, bo to już żeśmy tą historię przeszli, nie? Kiedyś na Languście, ale no ja na pewno w to zagram. Jeżeli byście chcieli, żebym tego remastera... O, co tu mogę zrobić? O, jak fajnie.
Kurde, no super są te gry po prostu, no. Kocham gry fabularne, naprawdę. No więc kochani, ja, gdybyście chcieli, to dajcie znać, czy nagrywać to, czy po prostu już nie chcecie tej historii oglądać drugi raz. Bo ja tak czy siak sobie zagram, ale grając mogę po prostu nagrać, nie? A co to było? Aha, że mogę tu wejść, czy co? A, okej. Okay. Coś tu mamy? Kochani, znacie mnie, nie? Ja muszę sobie tu różne kąty obejrzeć. Co to jest za chałupa? To jest nasza chałupa? A nie, to jest jakiś kurnik. O, świnka. Nawet dwie. Słuchajcie, mam od razu takie odruchy jak w The Last of Us, że chciałem wciskać guzik z latarką. Tam, gdzie ciemno. No dobra, nic tu nie ma. Good day, Lady Amicia. Cześć, kochana. Those new rivets will have to wait. By the way, any news about the town? Everyone is on edge. Some were bitten during the night. Sounds like the English to me. Now, why would the English go and bite people? I don't know. To keep us off balance. Okay. Co tu mamy? Tu oh, jest... Lady Amicia. No, cześć. Did you have a good walk? Later, Floor. Tell the others that the forest is out of bounds until further notice. Okay. Yes, I'll tell them. Śmieszny mają ten akcent. A ci co tak tu stoją? Co robicie, chłopaki? Coś tu mamy, czy nie? The pot Theo told me about. I still have my sling. Gdzie to jest? A tu, że poustawiał, tak? Czyli co, mam sobie postrzelać? No mogę postrzelać. Ale jak to dwa na raz zbiłem? Ty, no to trochę dziwne. Jeszcze jakiś tu jeszcze jest. Ciekawe, czy będziemy z kimś wojować tym, nie? Tu jeszcze jest coś. Zdobyto trofeum. O proszę! Więcej praktyki. Tak się zmachałaś, dziewczyno. Leo, if only I'd arrived more quickly. Oj, nie oskarżaj się, o, dziewczyno. I would have killed whatever did this to you. Dobra, bierzemy te. Lubię, jak się te różne rzeczy zbiera. A czekaj, to już byłem, nie? Okej. Okay. Dobra, to idźmy do chałupy, słuchajcie. No wiecie, że ze mną to szybko nie pójdzie, nie? Muszę sobie wszystko pooglądać. No, ale powiem wam jeszcze tak, wracając do tego, co mówiłem wcześniej. Cześć, kura. Uciekniesz ode mnie? No, trochę uciekłeś nawet. Że bardzo czekam na to The Last of Us pierwsze. A w ogóle to czekam na nową grę. W końcu mogliby ogłosić, że coś robią, nie? To się tak tu modli. O! Mamy kościół w domu? O kurcze. Cześć, kolo. A to jest jakiś po prostu taki zwykły koleś, nie? Co tu, mogę się pomodlić? Take care of Leon, please. O. He deserves his place at your side, even if he was a bit naughty sometimes. Goodbye, my darling dog. Słuchajcie, to jest chyba pierwsza gra, w której można się pomodlić. No ekstra. No dobra, to idźmy. Coś tu mogę wziąć? Nie. Okej. Okay. No klimacik, słuchajcie, jest całkiem fajny. This sunshine won't last long. The rain has already ruined the harvest. People are dying of hunger. We're lucky to be in this house. Mark my words. You're right about that. Ten to chyba gada z tymi gęsiami, czy gęśmi, czy jak tam się to mówi. Okej, okay, tutaj nic nie widzę. Ah, Gabrielle. Cześć. Is mother upstairs? Yes, she spent the night there. The little one had another one of his attacks. Okej. Okay. She won't be in a good mood. Coś z tą matką czuję, to taką relację mamy chyba niezbyt wesolutką. Mogę coś tu zrobić? Nie mogę.
No dobra, to idźmy sprawdzić. Tutaj co tu jest? Jakieś wejście, czy nie? Nie. To jest nasza chałupa. Taka niczego sobie, nie? O, zamknęła drzwi. Okej. Mogę tu się gdzieś pokręcić? Co tu jest? Tu nie ma nic. Tutaj na górę, ale to czekajcie, zanim na górę pójdę, to najpierw coś tu poglądam. Tu jakieś pranko chyba było. Jakaś ta muzyka jest taka smutna trochę, nie? Taka niepokojąca. O! Did you hear what happened at the village? People being bitten. Jedzone. Kids too, can you imagine? Each time it happens at night. Famine, war on our doorstep, and now vampires? Co? Jakie wampiry? Mogę tu, o tu mogę gdzieś wejść chyba. Coś tam pewnie będzie. Znając życie. Jest tu coś? Jest. Cinnamon. Cinnamon. I'd almost forgotten what it smells like. They were right to hide it. Osobliwości. Co to są osobliwości? Rzadkie i drogie przyprawy nie zawsze pojawiają się na wszystkich stołach. Ponadto panuje powszechne przekonanie z niej hierarchii żywiołów w oparciu o ich bliskość do Boga. Ogień poprzedza powietrze, które jest nad wodą i które z kolei przykrywa ziemię. Warzywa rosnące w obszarze najmniej szlachetnego z żywiołu są przeznaczone dla biedoty, a tymczasem szybujące po niebie ptaki trafiają zwykle na stoły szlachetnie urodzonych. Ło matko. Jakaś dziwna ta teologia tutaj jest. No dobra, okej, okay, ale no... Ciekawe, czy to będzie po coś, czy to jest tylko taka znajdźka. Czy ja będę na przykład, nie wiem, wykorzystam cynamon do czegoś, nie? To byłoby ciekawe. Kurde, trochę tu ciemno jest, muszę chyba rozjaśnić trochę tę grę. A może to są takie, wiecie, ciemne wieki średniowiecza. Cześć, laska. The smell of your cooking warms the heart. Oh, it's nothing much, but I think you'll like it. I'm sure I will. No dobra. Tutaj jakieś... Oh, Lydia Misia, hello. Cześć, cześć. I didn't see you there. Yes, hello, milady. Hello. Hello. Ale tu widzę jakieś tylko chleby i warzywa, nie widzę żadnego mięska nigdzie. Coś tu gdzieś jeszcze jest, czy nie? Chyba nie. No niezły mamy stół. Tu jakieś chyba sery. No słowa to jedzonka. Dobra, idziemy na górę w takim razie. Idziemy na górę. Yes, Lady Beatrice, leave it to me. Louise. Okay. Have you been to see mother? Indeed. Do you want to see her? It's important. Father's orders. Oh, in that case, I have to finish your room. By the way, I've left a little something for you on your bed. Come and see if you like. Ah, thank you. Okay. Coś tam zobaczymy. To jest mój pokój? No fajny. Grał na tym, na harfie? Co tu jest? O, Leo. A. What am I going to do here without you? Tutaj Leo spał. No szkoda tego pieska. Tutaj nic nie ma, to mnie coś zostawiła, tak? It's the place map that mother made for me when I was a little girl. I've been looking for it everywhere. Ręcznie tkane serwetki to jest też osobliwość. Są często zdobione koronką i służą głównie do ochrony stołów przed gorącymi naczyniami. Okej. Okay. Ta serwetka jest ozdobiona herbem rodu, tradycyjnym motywem, który wykorzystują młode dziewczęta z dobrych rodzin, ucząc się robótek ręcznych. Patrzcie, jakie tu się ciekawych rzeczy dogadujemy. You're welcome, sweetness. Mhm. Look after it now. O, widzę, że ja książki czytam, a to fajnie. Dobra. No to zobaczmy, co tu jeszcze jest. W tej chałupie. Co to jest za ten pokój rodziców? Nic tu nie ma, nie? To chyba muszę iść tam, gdzie ta służąca wcześniej tam pukała, nie? Bo tutaj to widzę, że nic nie ma.
Czy ja to mogę? Mogę, bo jest kółeczko jakieś, dobra. Okej. Mamusia? Jakaś uczona? O, jaka ładna. Mother? You know you're not supposed to be here. I know. O matko. Something attacked Leon in the forest. My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but... Co to za jakaś nieprzyjemna kobieta jest? O, słuchajcie, coś się dzieje, coś się dzieje. But it's true. Leon was lying there on the ground, and then he was... Shh. You ought to stay here with your brother. What? Why? What's Close happening? The door behind me and do not open the shutters, whatever happens. But... Hugo... He is not contagious. I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me, Amicia. Yes, mother. Boże, jakaś zimna ta relacja, nie? Ale coś tu się, słuchajcie, dzieje niedobrego chyba. No dobra, gdzie jest ten Hugo? Znajdź... Co? Nie, to już było tego poprzednie. Znajdź Hugo, okej. Okay. Co to jest? Call these potions. Mother... Will you ever be able to cure him? Okej. Mommy, are you there? Czyli co, on jest chory, tak, na coś? Co ja to mogę zrobić? Mogę tu wejść, czy nie? Ja chyba nie mogę. No dobra, mały mnie tam myśli, że jestem mamusią. Co to jest, drzwi? Ja mam to zamknąć, czy nie? It's locked. Okej. A tutaj, co tu jest? How long has he been here? 4 years? 5? Czyli co, ona go tu trzyma zamkniętego, tak? Czyli jest na coś chory? Co niektórzy myślą, że chyba jest zaraźne, tak? Skoro ona mówiła, że się nie zarazisz. Gdzie on jest? Where is he? A pewnie tam w tej, Hugo? W tej budzie. Czekajcie, coś, tam się coś świeciło po lewej stronie, widzieliście? Tutaj. A, to są drzwi w sensie. Okej. Okay. Dobra, tak samo. Czy on tu jest? W tym, w budzie tak zwanej. Jest, okej. No i no, normalnie wygląda. Your sister? Amicia? To ja, twoja siostra, to co, nie zna swojej Hello? Siostry? We haven't seen each other much. O kurczę. Mommy will be back soon. Move, come on. Coś tu się, słuchajcie, niedobrze dzieje. O matko. Did he talk? No, Lord Nicholas. O kurde. He killed two of our men. To jest ten ojciec, nie? O matko, pewnie go zabiją, ojejku. I won't ask again. Where is your son? In good hands. O kurde, no to pomóż. Search the house. O kurde, szykuje się. Coś tu się będzie działo. Aby zawołać Hugo, naciśnij... Hugo, come here! Aha. What's happening? Shh. Czyli co, ja mogę nim sterować? Co ja mam zrobić tutaj? Gdzie ja mogę pójść? Tu mogę pójść, okej. Okay. Wow. Ktoś tu wlazł. Gabriel, come here quickly. Gdzie on pójdzie? Hey, you! What the hell are you doing? Let's go. Leave him alone! Shut your mouth! O kurde, mol. Ojej. Leo. Tam mogę iść, czy nie? Nie mogę tu iść, kurczę. Hugo's not here. And you, stay here. Come on. Very clear. Tell me. On ją zabił? Where is Hugo Darun? Czyli oni szukają tego dzieciaka, tak? Ty zabił tą kobietę chyba. O matko i córko. Amicia, what's going on? Mother, I have to find mother. Nie mam bladego pojęcia, co tu się dzieje. She'll know.
takie te światła, które ja tam widzę, te światła to są... Oh my god! Tu jest zamknięte. O kurde mole. Ojej! Ojej! Czy ja tu mogę przejść, czy nie? Tam jest jakiś... O kurde! A dobra, czyli oni się wszyscy odwracają tyłem. Oż kurde mol. Ale tutaj jest jakiś wyjść? Już to nie było wyjścia. Czy ja dobrze poszedłem? Drabina odwalona. A przecież ja tu nie wyjdę tędy. Czy wyjdę? Tu są jakieś drzwi. Mogę tu wyjść? Mogę. Okej. O kurczę. Well, well, well. Where do you think you're going? Mamusia. Dzięki, mamciu. My children. O kurde, mole. Ty, no to była taka nerwówka trochę, muszę wam się przyznać. Tego to chyba nie wie nikt. We'll be all right. Do you hear me? Come on. Okej. Okay. Hugo, take your sister's hand. I'll go first and you just have to follow me, all right? No dobra. We have to cross the gardens. Amicia, hold your brother's hand. Jeśli zostawisz Hugo samego w panikę, wpadnie w panikę i przyciągnie wrogów. Okej, okay, dobra. Gdzie ona poszła? Tu. O kurde, czyli słuchajcie. Tu będą takie skradanki, tu będą. Wait, mami. Okej. A gdzie jest ta mama? Ona już poszła dalej gdzieś, czy nie? A tam jest, tak. Aha, czyli tutaj mijamy krzakami, dobra. Tutaj, uuu, kolo stoi. Who is it? The gardener. Knows the family well. Says he watched the kids grow up. Yes. The little one loves flowers. Dobra. I used to take him some. Flowers? You can do better than that. Mam cię prowadź. It worked. Shh. Hide. Co teraz? All my life. They're like family. Tutaj ktoś jest? Kto tu jest? You get nothing out of me. No jest tu ktoś. Go to hell. Oh yeah? You first. I co teraz? Have a little think, and I'll come back later. And you, don't die without talking to me first. Okay. The bastards, cowards. Co tu się dzieje? You have to get through. You're breaking my... Help him. I'll carry you. All right. All right. Że jak? We could have avoided all this. Co mam zrobić? But Robert de Roon doesn't like the Inquisition, even though we got a noble cause. Slowly. Okay. Be careful getting down. Yes. Okay. It's just a boy and a bunch of peasants. How long can it take? Gdzie jest mama? Ty słuchajcie, gdzie jest mama? A tu jest mama. Dawaj, 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 dawaj. Co tu jest? Look out. Kamienie. You have to get further away. If I can hit the helmets in the grates over there, your sling will give us away. I can throw it instead. Okej. Okay. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko wykrycia, przytrzymaj L1, aby rzucać pociski ręką. A, czyli tak mogę rzucać. Wyceluj skrzynię z rynsztunkiem, a następnie naciskij R2, aby rzucić... Aha, czyli on to usłyszy i on tam pójdzie, tak? Okej. Okay. A czy oni mają taki w ogóle... Mały, chodź. Oni mają taki, widzicie, nad głową... Breathe, Hugo, like I showed you. What's wrong with him? His illness has awoken. Okay. We need to go faster. So, the boy? He's hiding, but Lord Nicholas nothing is to tracking report. Him down. He's the Grand Inquisitor's right hand. The guard has never had a better captain. Okay. Good. At least he got the father. And soon he'll get the son. Mother, why? What do they want from him? Dobra, czyli muszę rzucić tam w tamte...
Okej, okay. Idźcie tam, idźcie tam, idźcie tam, tak jest. Dobra. A to fajne, będą takie przyczajki, słuchajcie. Ciekawe też, czy trzeba będzie walczyć z kimś, to już w ogóle. Co to jest? Naczynie? Przytrzymaj R1, aby otworzyć menu wyboru. Okej. Okay. Tu mamy kamyki, a tu... A jak się to... Jak się wybiera ten... A tutaj. Naczynie. Odwraca uwagę wrogów znajdujących się w pobliżu. Okej. Okay. Przytrzymaj L1, żeby wycelować. Naciśnij R2, aby rzucić dzbanem. Wrogowie podświetleni na biało usłyszą ten dźwięk, a znajdujący się najbliżej rozpoczną przeszukiwanie obszaru. A no dobra, bo tu jest koleś. I chcemy, żeby on pewnie tam poszedł, nie? No to rzućmy mu to tam. What was that noise? A, czyli jak nie ma w co rzucić, to wtedy po prostu robimy dywersję. Okej. Okay. Aj, mogłem tam wziąć ten dzban jeszcze jeden. Stay calm. Hold my hand tight. Deszczyk pada. Co teraz? Oh, it's locked from the other side. Mother, the hole in the wall. Yes. Tutaj. Hugo, I'm sorry. I know you're scared, but if you get through there, you can open the door for us. You're the only one who can do it. Okay. Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through, all right? All right. Okay. Hugo może wczołgać się w wąskie szczeliny, aby poprosić go, to naciśnij do góry ten. Be strong. Okay. Czyli ja mogę nim sterować jakby, tak? I co, otworzy? Well done. Ekstra. There are people. Hold my hand. Dawaj, come on. Dawaj łapkę, tak jest. Mercy! Gdzie... Wait. O! Screaming for mercy won't make you run faster, my lad! Mnie to zobaczy, czy nie? Chyba nie. Come on. Mamusia, kieruj. No słuchajcie, te skradanki są fajne. Follow me. Dobra. Ale jak mam tego małego wziąć, ty? Mały! Stay here and not a sound. I'll wait for you. Wait. Co ja mam? Coming. Amicia, you have to help him next time. Sorry, I... Ale jak? Nie mogę tam przecież przejść. Kurde, jak ja mam tam do niego wrócić? It's okay, Hugo. Aha, podążaj, okej, okay, dobra. Dawaj łapę. No, my head. What is wrong with him? An attack. Co jemu się dzieje? You know how this goes. My eyes. My head. Listen to me. Think of the cloud that you breathe in and blow out, in, out, like that slowly. Oh, Mother, we can't stay. Give him a little time. Are you alright, Hugo? I think so. So, let's continue. Courage, my darling. Boże, co się z tym chłopakiem dzieje? Daj łapę. Jak mam go wziąć za rękę? Przywołać. You can come here. Dobra. Straight away. Gdzie ona poszła? Coś tu jest do wzięcia, nie? A jak zrobić, żeby on ze mną przeszedł? A, okej. There you go. Thank you. Dobra, dawaj łapkę. Słuchajcie, to może być ciekawe, nie? Że się tym bratem jakby zajmujemy. O, mamusia jest tutaj. Okay. Możesz poprosić Hugo, żeby nie ruszali się z miejsca. Okej. Okay. I can let you know when it's alright. Be very careful. No dobra, czyli mały teraz zostaje. A ja muszę... Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Nie mogę więcej wziąć? Ale poczekajcie, co ja mam teraz zrobić? Może mogę ich przywołać? Ale żeby ich przywołać...
Tylko, że po co tędy? Gdzie my potem pójdziemy? A tam pójdziemy pewnie. Czyli czekajcie. Ja bym potrzebował go... Jego tą... Uwagę. Imwell. Mother and Hugo need time to get through. Dobra. I need to call them now. Dawaj, chodźcie. Chodźcie. No chodźcie, szybko. Come on. Come quickly. Hugo, daj rączkę. Tak jest. Well done. A czekajcie, ja bym tylko jeszcze wziął... Bo tu był ten dzbanek. Czekajcie, czekajcie. Dawaj go. A mogę tylko jedno naczynie wziąć, kurczę. No dobra. To się udało. Tu jest dzbanek też. Nie, to są kamienie chyba. Czekajcie, wezmę w razie czego. The garden gate. We should be able to get out of here. There's one guard left. The scarecrow. I used to practice firing at it. Okej. He will come this way. Yes, but we can wait until he goes away again. All right. Leave this to me. Czyli co, ja rzucę w to, a jak się potem odwróci, tak, tyłem... Nie, nie, poczekajcie, zmieńcie to na kamienie. Tak jest. What was that noise? Dobra. No, popatrz sobie. I teraz jak on się odwróci... Dobra. Okej. No dobra. Wow. Okej. My darling. Go and hide quickly now. Ale że gdzie? Ty no nie mówcie, że ta matka też zginie. You have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes. He helped me treat Hugo. He will look after you. And what about you? You have to come. You don't need me, Amicia. You are. But I do need you. I need you. To jest chyba jakiś główny złol. Jezus Maria, przebił tą matkę? Czyli właśnie chyba oficjalnie zostaliśmy sierotami. Gdzie ja mam biec? O kurde. No robię co mogę. Don't stop. They're right behind us. Carry straight on. But where are we going? Nie mam pojęcia, gdzie my idziemy, mały. Po prostu lecimy. Boże, co się tu dzieje? Co to się w ogóle dzieje, słuchajcie? Co teraz? Do rzeki? O, w mordę jeża, kochani. Village must be further on. Someone there should be able to help us find Laurentius. Okay. Hugo? Co jest z tym Hugo? Aha. Hugo chyba nawet nie wie właśnie, że mamę stracił, nie?
turns out I fell in the water. Raczej to już nie będzie jej problemem, wiesz? Well, let's not mention it when we see her, all right? Come on, first we have to get dry. Okej. Kochani, jak widzicie, tak się właśnie skończył pierwszy rozdział. Jesteśmy z Hugo. Co tam się dzieje? Co tam płynie? A to jakaś gałąź po prostu. Na tej gałęzi coś tam siedzi? A pokaż, czy mogę w to szczelić? Nie mam kamyków, okej. Dobra. Słuchajcie, tak się skończył pierwszy rozdział. Myślę, że tutaj dzisiaj przerwiemy, bo taki wstęp, żebyście zobaczyli, co za historia. No z tą historią będziemy się, kochani, spotykać w najbliższym czasie. Przypuszczam, że pewnie na razie będzie tak, że będzie poniedziałki, środy i piątki. Czyli trzy razy w tygodniu, kochani, was zapraszam na opowieści Hugo i jak jej było, a Misha, tak? Natomiast jeżeli potem dogram więcej części, to może będzie wtedy codziennie. To chyba nie będzie jakoś bardzo długie, to będzie pewnie kilkanaście odcinków. Mogę tu wejść? Mogę tu wejść. Okej. Tylko mi to nie wpadnie do tej dziury, co? No dobra. Jak widzicie, grafika jest całkiem ładna. Nie jest może jakaś super wybitna. To jest w ogóle jakaś taka wersja ulepszona na PS5. Ta nowa, jak patrzyłem, część, w sensie ta druga część, która będzie, wygląda dużo lepiej jeszcze. Chociaż w ogóle to środowisko to mi się podoba w ogóle. No zobaczymy, kochani, co to będzie za historia. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić i też trochę mądrości z tego wyciągniemy i przeżyjemy wspólnie kolejną przygodę. Zapraszam oczywiście jeszcze na gadanko. Moi drodzy, moi kochani, w ten oto sposób rozpoczęliśmy kolejną przygodę w kolejnej grze. Mam nadzieję, że będzie fajna. No, początek dosyć dramatyczny, a zostaliśmy właśnie sierotami. Kochani, jak się wydaje, tak też o tej grze czytałem i oczywiście to widać też już na początku, cała ta gra będzie zbudowana prawdopodobnie na jakiejś takiej relacji między tą siostrą i bratem, czyli tym, że oni się trochę nie znają, nawet nie trochę, tylko bardzo, że są w ogóle w jakichś takich oddalonych relacjach. I pewnie będzie się między nimi budowała jakaś więź. Jak to będzie, w ogóle zobaczymy. Ale kochani, pojawił się bardzo ciekawy wątek tutaj. Taki w ogóle bardzo ważny wątek, taki rodzinno-życiowy. Zobaczcie, w wyniku tego, że ten mały jest na coś chory, nie wiemy do końca jeszcze na co, ma jakąś taką, no nie wiem, jakąś wirusa czy coś takiego, przynajmniej tak się wydawało, chociaż ta mama mówi, że to nie jest zakaźne. To w związku z tym mama jakby poświęciła całą uwagę temu chłopcu, nie? Jakby, bo chce mu pomóc, chce go ratować, tam szukała jakiegoś lekarstwa i tak dalej. W związku z tym odcięła po pierwsze tego małego od siostry, tak? No wydaje się, że oni się prawie w ogóle nie znają. Ten mały, jak ją zobaczył, to jakoś skojarzył, że to jest jego siostra. I też jak się okazało, prawdopodobnie ona sama ma z tym swoim, w sensie z tą córką, jakąś taką oschłą relację, nie? Bo była zaangażowana całkowicie tutaj. No właśnie, kochani, to jest takie coś, co się często dzieje w rodzinach, gdzie na przykład mamy dzieci i jedno z tych dzieci jest chore i wtedy się całą uwagę poświęca temu dziecku. I kochani, to jest oczywiście oczywiste, że jakoś takie dziecko, które jest chore albo które potrzebuje jakiejś pomocy, no jakby ogniskuje, tak, uwagę rodziców niemalże całkowicie tak na sobie. Ale kochani, jeżeli mamy inne dzieci, no to, że tak powiem, troska o to dziecko, które jest chore, nie może nam zabrać troski o inne dzieci. Jasne, czasem rzeczywiście może być pewna przewaga akcentów, tak? Skoro mam dziecko chore, no to ogniskuję jakoś tam swoją uwagę i swoje wysiłki, ale to nie znaczy, że wolno mi zaniedbać inne moje dzieci. Kochani, to nie dotyczy tylko takich relacji rodzice-dzieci, bo to może być często w różnych grupach albo w przyjaźniach i tak dalej, gdzie jakaś jedna relacja nas na tyle pochłania, że zaniedbujemy inne ważne relacje. Kochani, warto takie pytanie sobie dzisiaj zadać. Czy gdzieś nie ma takich relacji w naszym życiu, albo rodzinnych, albo przyjacielskich, albo takich, wiecie, znajomościowych? Oczywiście, że tak powiem, należną wagę trzeba do nich przyłożyć. Nie wszystkie są tak samo ważne. Ale czy nie ma takich relacji, które po prostu zaniedbujemy, bo się usprawiedliwiamy jakąś inną relacją? I kochani, to na przykład, że czasem trzeba zrozumieć, tak, na przykład ja, nie wiem, gdybym miał kogoś bliskiego, kto miałby kogoś chorego i on by się tym chorym zajmował, to ja oczywiście rozumiem, że jego uwaga powinna pójść pierwsza tam, to jest jasne i takie mówienie, ja jestem najważniejszy, jest po prostu egoistyczne. I wtedy czasem trzeba oczywiście dać takie pole wyrozumiałości, okej, teraz rzeczywiście tam jest twoje pierwsze pole działania, ale to nie znaczy, że te relacje całkowicie można zamknąć, że można je zniszczyć. Kiedy to zobaczysz, jak się okazuje,
no te relacje w tej rodzinie nie wyglądają, ja wiem, że to jest oczywiście tak sztampowo, bo to jest granie, ale nie wyglądają zbyt wesoło, tak? Ta matka wydaje się z tą córką mieć bardzo, bardzo słabą relację. Ta siostra też z bratem ma jakąś relację bardzo kiepską, w sensie nie ma jej prawie w ogóle. No właśnie, bo coś zostało zaniedbane z uwagi na inne dobro. I nie chodzi o to, żeby negować to inne dobro, ale żeby nadać mu właściwą miarę. Właściwe miary jakby w zaangażowaniu, w miłości. To jest trudna rzecz, bo to nie ma to jakby jednej reguły. To pewnie w każdej sytuacji, w każdej relacji trzeba to szukać właściwej miary. No właśnie, ale żeby szukać właściwej miary. Kochani, no tak zaczęliśmy. Zobaczymy, jak to się rozwinie w drugim odcinku. Będziemy się, kochani, spotykać, a to już chyba wam też mówiłem w trakcie odcinka, nie? Na razie poniedziałki, środy, piątki. Potem, jeżeli uda mi się trochę więcej nagrać, to może zrobimy częściej, a na razie 3 razy w tygodniu. No zobaczymy. Zapraszam was. Jeżeli tylko macie trochę czasu, trochę chęci i wam to jakoś tam w czymś pomaga, albo daje wam chwilę wytchnienia, to będę się bardzo cieszył, a jakieś mądrości też z tego powyciągamy. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już w środę w następnym odcinku. Z Bogiem, pa, pa!